11 lat temu organizowany był pierwszy konkurs tkacki, tkactwo w Dolinie Bugu i Krzny. I nikt z nas nie przypuszczał, że podsumowanie, impreza zawsze ciesząca się wielkim powodzeniem, odbędzie się bez udziału uczestników. Wiemy, jaka jest sytuacja w kraju i cieszę się, że pomimo tej ciężkiej sytuacji dla nas wszystkich, w tegorocznym konkursie wzięło udział 21 uczestników. Protokół z oceny prac 11. przygranicznego konkursu tkackiego Tkactwo w Dolinie Bugu i Krzny, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej. Komisja oceniła prace konkursowe 21 uczestników, 17 uczestników dorosłych i 4 uczestników w kategorii dzieci i młodzież. W grupie wiekowej dzieci i młodzież wyróżnienia otrzymały Weronika Popiełowska, Milena Ojcewicz, Weronika Waszkiewicz i Wiktoria Mich. Wszystkie dziewczyny pochodzą z Chruda. W grupie wiekowej dorośli wyróżniono 4 kategorie. Pierwsza perebory, druga kategoria gobeliny i kilimy, trzecia tkaniny wielonicielnicowe i czwarta dowolna technika tkacka. Komisja postanowiła przyznać nagrody w pierwszej kategorii perebory następującym paniom. Nagrodę pierwszego stopnia otrzymała Magdalena Papakul z Mordów. Nagrodę drugiego stopnia otrzymała Stanisława Kowalewska z Nowego Choleszowa. Nagrodę trzeciego stopnia otrzymała Zofia Jówko z Chruda. Wyróżnienie otrzymała Monika Trypus z Lublina. W drugiej kategorii przyznano wyróżnienie Edwardzie Orczykowskiej-Sikorskiej z Sielca. Jest to kategoria gobeliny i kilimy. W trzeciej kategorii tkaniny wielonicielnicowe nagrodę pierwszego stopnia otrzymała Bernarda Rość z Szaciłówki, drugiego stopnia Karolina Radulska z Popiołówki oraz pani Irena Skorupska z miejscowości Kamianki Czabaje. Nagrodę trzeciego stopnia otrzymała Agnieszka Iwanicka z Korycina. W czwartej kategorii, dowolna technika tkacka, nagrodę pierwszego stopnia przyznano Magdzie Błażejowskiej z Wałbrzycha, a wyróżnienia przyznano Mariannie Kaudun z Korzanówki i Józefowi Guzarów z Chruda.
Cieszę się i mam nadzieję, że uczestnicy też z otrzymanych nagród. Wszystkie prace zasługują na uwagę. Cieszę się, że właśnie w tym roku wzięły udział dzieci. Wprawdzie grupa niewielka, bo tylko cztery dziewczęta. Ale myślę, że w przyszłym roku impreza odbędzie się i podsumowanie będzie tak jak zwykle przy udziale uczestników, osób zainteresowanych, że ta sala będzie tętniła gwarem, śpiewem, że będzie to miłe spotkanie, na które zawsze przyjeżdżają z chęcią wszyscy uczestnicy.